chwila zwątpienia i mat się zmienia, chore myśli przychodzą. Nie masz nic do powiedzenia, tylko siedzisz i myślisz w swoim dole pogrążony. Przez życie urażony, coraz bardziej podkurwiony. W tym momencie nie interesujesz już nikogo, jakby każdy nagle zamknął przed tobą. Pokazała się umysłu czarna strona, sama przez ciebie uwolniona, reakcja spowolniona. To ona powoduje mętlik i rozdarcie. Potrzebne ci jest ziomala wsparcie, żebyś nie padł na starcie. Każdy ma jakieś zadanie, wyznaczony cel. Traf prosto w niego i ziomkami się dziel. Bo sam zachwyt pochłonie cię, albo chwila zwątpienia, która dużo tu przemienia. Kiedy jest za późno, szukasz ukojenia, lecz pozostaje ci tylko nadzieja. Jesteś słaby, każdy ma wady. Nie dajesz rady, nie zostawaj sam sobie. Masz swój przyjaciół, każdy z nich pomoże tobie. W życiu wiele problemów, trzeba im stawiać czoła. Wiadomo, raz na górze, nieraz kąpasz po dołach. Ale życie to szkoła, choć bez wykształcenia. Ale trzeba zdobyć kolejne doświadczenia, tak jak te chwile zwątpienia. W głowie jedna myśl, jak pozbyć się problemu. Lecz problem nie znika, wytłumaczę ci czemu. Gdy dobro w zło się zmienia, nie wydostaniesz się z cienia. Nie masz nic do powiedzenia, nie od ciebie to zależy. Dojdzie do celu, tylko ten kto uwierzy we własne możliwości. Masz wątpliwości? Wiara czyni cuda. Idź swoją drogą, a na pewno się uda. Wiara stawia na nogi, w życiu różne są progi. Ale przejść je trzeba, na skróty nie ma. Krótszej drogi do nieba. Na skróty nie ma, krótszej drogi do nieba. Jaki możesz być słaby, teraz to widzisz. W tej sytuacji nic cię już nie zdziwi. Życie to sport, sport bardzo krwawy. Po każdej walce pozostaną rany i doświadczenia. Czasem przychodzi ta chwila zwątpienia i myśli dążące, czy to wszystko się opłaca. Czy dalej będzie płonąć życiowa raca. Nie daj się zwieść tym głupim pozorom. Każdy ma problemy i to jest życia zorą. Trzeba coś robić, a nie tylko się lenić. Taką postawą nic tu nie zmienisz. Pod żadnym pozorem nie zamykaj się w sobie. Pokaż naprawdę ile dobra jest tobie. Ile naprawdę jesteś w tym świecie wart. Że jeszcze nie rozdałeś swych życiowych kart. Podkreślaj zawsze, kim naprawdę jesteś. Wtedy będzie dobrze i jakoś to będzie. Mocna wiara w Boga ciągle jest moją nadzieją. Uważaj człowieku na tych, co się z ciebie śmieją. Ci ludzie nie rozumieją, wierzyć w coś, co się kocha. Oddać całą duszę i całym sercem to pokochać. Po co tracić życie dla jakiejś błahej sprawy? Bądź optymistą, ale nie bądź taki słaby. Czy już rozumiesz?